Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj temat motywacji do nauki, ponieważ jakiś czas temu na platformie Spotify Oliwia dała taki feedback, taki komentarz na zasadzie chciałabym dowiedzieć się czegoś na temat motywacji do nauki, jak się motywować. Dobra pamięć. Pamiętajcie, że też dobra pamięć jest nie tylko na YouTubie, nie tylko na Apple Podcast, jest też na Spotify w formie do słuchania. I tam też możecie korzystać z ankiet z Q&A, więc jak macie jakieś pytania dotyczące tego, co dzieje się na kanale, to walcie śmiało, możecie tam zadawać... Wasze pytania, i coś na podstawie tych pytania oczywiście chętnie później przygotuję. Także moi drodzy, motywacja. Ja podejdę do tego tematu na zasadzie mm, bardziej takiej holistycznej. Będę też mało encyklopedycznie do tego podchodził, a bardziej praktycznie omówię coś takiego jak nawyki i taki wyższy cel, wewnętrzny czy zewnętrzny. I chciałbym zacząć od czegoś, co ja nazywam ułatwieniem mobilizacji bo jak sobie rozbijemy tu pytanie dotyczące motywacji do nauki, to częściej chodzi po prostu o to, że nam się nie chce tak po prostu, zwyczajnie do samego procesu podejść. I za tym procesem kryje się wiele mankamentów, no bo dlaczego nam się właściwie nie chce uczyć? I, i co miałem na myśli, mówiąc holistycznie na samym początku, to to, że ja po czasie, po jakichś takich doświadczeniach swoich, chciałbym Wam powiedzieć, że na Waszą naukę może wpływać bardzo wiele czynników, nie tylko Takich, które faktycznie podejrzewacie i są oczywiste. Ja po czasie na przykład dowiedziałem się, że dolega mi coś takiego jak choroba Hashimoto, i dziewczyna zwróciła mi uwagę: Ej Maciej, a ty czytałeś objawy, że faktycznie przy tej okazji może wystąpić coś takiego jak problem z pamięcią czy problem z koncentracją. Nie byłem tego nigdy świadomy, i po czasie zdaję sobie sprawę, że być może to kiedyś sprawiało, że się gorzej uczyłem. Tak? A teraz gdzieś tam leczę się powoli i gdzieś tam już nie widzę tego rodzaju objawów, ale być może kiedyś na to właśnie wpływała ta choroba. I co przez to rozumiem, że o tym w ogóle mówię? Chciałbym Wam jakby poinformować Was, że możecie na siebie spojrzeć z szerszej perspektywy. Z takiej perspektywy na zasadzie, czy ja się regularnie badam? Czy moja dieta jest w porządku? Czy mój sen jest wystarczający. Okaże się, że słabo się uczycie, nie chcę wam się uczyć, bo słabo zjedliście, bo się nie wyspaliście, nie macie zupełnie energii. Ja zawsze staram się mieć takie rytuały. Nie jestem jakimś ekspertem od dietetyki, ale staram się gdzieś tam przed jakąś ostrą nauką, wziąć jakieś espresso wypić, tak? Czy na pewno upe upewnić się, że będę miał dobry sen przed taką intensywną nauką, przed dniem? Takiej intensywnej nauki. I moi drodzy, to jest taki jeden z wielu, wielu elementów takich biohackingowych, tak jak możemy trochę dealować z tym, żeby sam proces uczenia się trochę sobie ułatwić, trochę bardziej się do niego zmotywować samym organizmem. I wtedy, jak coś takiego nam się uda osiągać, no to będzie nam się bardziej chciało uczyć, bo będą lepsze owoce tej nauki. Uwierzcie mi, nie da się dobrze uczyć, jak się nie wyśpimy. Nie da się dobrze uczyć, jak mamy jakieś problemy natury, nie wiem, hormonalnej, takiej naprawdę mocna. Czy jakieś problemy jakiejkolwiek biologicznej natury. I radzę wam, naprawdę sugeruję wam coś takiego może mało oczywistego, wniosek takiego, jak takiej, jakiejś starszej pani, która tak kiwa paluszkiem, żebyście się badali, żebyście badali regularnie krew. Ja zacząłem to gdzieś tam powoli u siebie w życiu robić, też nie jestem święty w tym temacie, ale zacząłem to robić. I żebyście wyciągali wnioski z własnej diety, z własnego snu. Czy. Tutaj nie ma problemu jakiegoś większego. Bo jeżeli słabo to wykonujecie, to nie będzie wam się do końca chciało uczyć. To jest normalne, naturalne, jeśli chodzi o wniosek z całej tej, tutaj, yy, sytuacji, o której mówię, tak? Moi drodzy, kolejny element, być może nie do końca oczywisty dla wszystkich, stanowisko. Stanowisko pracy czy nauki, jeżeli ono nie jest dobrze przygotowane, też nam może się po prostu nie chcieć. Ja mam coś takiego, że pracuję i uczę się obecnie, powiedzmy, przy jednym biurku, um, i często mam tak, że nie chcę mi się już potem po pracy do tego biurka podchodzić, tak? Więc też jakoś staram się wpływać na to, żeby to moje stanowisko pracy czy, czy, czy stanowisko nauki było fajne i jakby, żeby mi się tam chciało uczyć, tak? Czyli żeby biurko było wygodne. Żeby krzesło było w miarę takie wygodne, nawet nie same takie kwestie hardware'owe czy, czy sprzętowe, ale też moje postawa, moje plecy, żeby były wyprostowane, żeby nic mi jakoś strasznie nie bolało, żebym się co chwilę poruszał, gdzieś tam porozgrzewał, bo wiem, że to wpływa na moje zdrowie i samopoczucie przy tym komputerze, a ja spędzam przy nim całe godziny podczas całego dnia i wierzę, że każdy z Was ma bardzo podobny case. Więc stanowisko pracy, czy ono jest, w, czy ono jest jakby w porządku? Czy plecy was nie bolą, czy oczy są na odpowiedniej pozycji. Ja zrobiłem coś takiego, że podwyższyłem sobie lekko monitor podczas pracy czy nauki, i zauważyłem nagle, że dużo lepiej mi się spędza czas przy tym komputerze. Więc taka moja rekomendacja, żeby faktycznie no, zastanowić się nad tym, jak to wasze stanowisko wygląda, bo tak jak dzisiaj mamy takie czasy, że spędzamy tam po prostu całe dnie, bo i praca, i nauka no, i to nam się w jakiś sposób musi podobać, tak? Więc, więc tutaj oczywiście zachęcam. Również, a propos stanowiska, romantyzowanie nauki, ostatnio bardzo popularny termin, chyba się rozpoczęło od TikToka, nie jestem już do końca pewny. Mianowicie, jakieś takie upiększanie sobie tej nauki, czyli jakieś, nie wiem, czy światła LEDowe, czy jakaś kawka, kocyk, jakieś takie nasze ulubione elementy, które wdrażamy w ten proces, żeby nam się właśnie bardziej chciało. No bo po co cały ten trend, hashtag romantyzowanie nauki powstał? Powstał dlatego, że nam się czasami nie chce uczyć i staramy się ubarwić ten proces, jakkolwiek możemy. Włączamy sobie ulubioną muzykę. Moje romantyzowanie nauki w ostatnim czasie polega na tym, że bardzo często puszczam sobie muzykę z kanału Dobra Pamięć, właśnie, czyli tę muzykę relaksacyjną, czy czasami muzykę low-fi, różnie sobie tamtym manewruję. I faktycznie, nawet jeśli założymy, że sama muzyka docelowo nie wiadomo czego z neuronami naszymi nie robi, to to mnie jakoś tak wdraża we flow tej pracy, którą chcę wykonać, czy we flow tej nauki, którą chcę wykonać. Więc stanowisko, romantyzowanie nauki, takie ubarwianie samego procesu, żeby nam się w ten proces chciało bardziej wejść, bo ja pamiętam takie czasy, kiedy byłem marnej jakości studentem tak to powiem trochę jak Joda od tyłu marnej jakości studentem czyli takim studentem, który miał jeden zeszyt do wszystkich przedmiotów najgorszy nawyk, chyba jaki można mieć Um, nigdy mi się z tego zeszytu nie chciało specjalnie korzystać, żeby się uczyć. E, w ogóle nie miałem podejścia do jakiegokolwiek stanowiska nauki, do romantyzowania, w ogóle nic, totalnie nic nie chciało mi się robić. Mo, moi drodzy, takimi prostymi właśnie jakimiś technikami upiększania sobie tego środowiska wokół uczenia się Uważam, że małymi krokami też wszedłbym w fajniejszy stan, gdybym chociażby już zrezygnował z tego nawyku posiadania jednego zeszczytu, a miałbym normalne zeszczyty na każdy przedmiot i właśnie trochę poeksperymentował ze stanowiskiem pracy. Jakąś muzykę sobie dodał, czy jakieś właśnie ulubione elementy. Ja byłem słabym studentem wtedy bardzo, jeśli chodzi o moje nawyki, i po czasie widzę, jak fajnie to może z nami współdziałać. Także rekomenduję wam, nawet przytulanki, wasze ulubione, czy jakiś słonik na szczęście na, na biurku, to jest super rzecz. Każdy taki mały element, taki detal może wpłynąć na to, że Wam się po prostu może bardziej chcieć. I oprócz tego, że mamy to romantyzowanie nauki takimi różnymi prostymi technikami, możemy sprawiać, że cały proces będzie miał większą wydajność. A co za tym idzie, oczywiście bardziej nam się tego będzie, zgaduję, chciało robić, bo skoro coś, co robimy, daje nam jakieś owoce, no to czemu by tego nie robić? Właśnie podejrzewam, że u większości problemem z motywacją do nauki może być to, że ona jest bezproduktywna. Ktoś siedzi 3-4 godziny przy jakichś książkach, o ile w ogóle chce mu się siedzieć i to faktycznie zrobi, ale potem na przykład widzisz, że dostaje dwóje, albo w ogóle jedynkę, albo nie zdaje kolosa, bo tutaj wielu różnych uczniów czy studentów nie słucha, tak. I widząc ten mechanizm, że ja się i tak uczę, 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 ale nic mi to nie daje. No to też się dziwi, że nam się nie chce motywować. Więc, moi drodzy, jak sprawić, żeby owoce tej nauki były fajniejsze? Coś, co wałkowałem tu już bardzo wiele razy na tym kanale, technika Pomodoro. Kolejna technika wzbogacająca nasz proces uczenia się, czyli robimy sobie coś takiego, że przez 25 minut będę się teraz na maksa skupiał na nauce. Nie ma dystraktorów w postaci smartfonu, nie ma dystraktorów w postaci gry wideo, nie ma dystraktorów w postaci serialów telewizji. Jestem ja i nauka. Moja rekomendacja, żeby podtrzymać ten stan, ja sobie puszczam białe szumy. Jest tego milion na YouTubie czy na Spotifyu do wyboru do koloru. Jeśli nie potraficie znaleźć, to możecie też wpisać po angielsku White Noise i też na pewno coś znajdziecie. Alternatywnie, muzyka z kanału Dobra Pamięć. Mnie osobiście najbardziej podoba się muzyka z takimi lekkimi, binauralnymi bitami, dźwiękami. To jest super. Bardzo na mnie to fajnie działa. Nie jest zbyt intensywne, jest monotonne, więc nie podryguję do tego, tak, specjalnie, to też na to uważajcie. Jak romantyzujecie naukę, starajcie się, żeby ta muzyka, której słuchacie, nie była taka zbyt dynamiczna, bo zamiast się uczyć, to będziecie tańczyć, tylko żeby była taka właśnie wprowadzająca was we flow uczenia się. I uważam, że ta muzyka z kanału, którym ostatnio uploaduję, świetnie sobie z tym radzi, co też wynika z Waszych komentarzy. I moi drodzy, właśnie te 25 minut w ten sposób sobie działam. Czyli mam taką, taki trigger dźwiękowy w postaci białych szumów czy muzyki binauralnej i wiem, i mój mózg wtedy wie, że teraz się uczę. Jeżeli te 25 minut mija, okej, okay, wtedy mam przerwę, wtedy mogę zrobić to, na co mam ochotę, tylko też z tym uważajmy, żeby Podczas tej pięciominutowej przerwy, która jest w technice Pomodoro zapisana klasycznie. żeby wtedy jednak starać się no nie robić czegoś, co na te 5 minut wydłuży, tylko faktycznie 5 minut, i wracamy do stanu flow, kiedy się uczymy. Czyli takie lekkie dystrakcje, jakaś rozmowa z kolegą, koleżanką, czy nie wiem, przejście jednego poziomu Tetrisa, ale no nic więcej, nie? żebyśmy tam nie szaleli. Um, oczywiście, wariacje jest mnóstwo wariacji na temat techniki Pomodoro. Um, bo spotkamy wariacje typu 30 minut nauki, 10 minut przerwy. Spotkamy wariacje typu 50-10, e, typu, nie wiem, ktoś sobie zrobi 10-5, cokolwiek. E, I możecie z tym eksperymentować. Tutaj nie ma jakiejś super złotej reguły. E, nie ma jakiejś jednej idealnej, uniwersalnej, złotej wskazówki, jak robić sobie pomodoro. Ja często wydaje mi się wolę 30 na 10 niż 25 na 5 i widziałem reakcje chociażby studentów medycyny na Pomodoro, którzy też mówią mi, że 30 na 10 jest spoko. Testujcie, eksperymentujcie, ale starajcie się mieć takie coś, co z zewnątrz narzuca wam jakiś tryb pracy. Czasami robię Pomodoro intuicyjne, tak to nazywam, czyli faktycznie praca, nauka, przepraszam, praca, przerwa, praca, przerwa, bez jakichś takich timerów, bez żadnych takich liczników. Natomiast wiem z reguły, że lepiej na mnie działa, jak to sobie jednak będę liczył, bo forsuje mnie to, zmusza mnie to, żebym faktycznie trzymał się sztywnych ram narzuconych mi przez jakiś tam minutnik. Nie? Więc rekomenduję Wam, żebyście sobie z tym eksperymentowali. I moi drodzy, kolejny... Jakiś taki mindset, sposób myślenia, podejście. Filozofia Kaizen, czyli filozofia małych kroków, coś co przewijało się głównie w jakichś korporacjach, jako podejście do, do bycia bardziej produktywnym w firmach, sprawdza się również w uczeniu się. Co to w ogóle jest? To jest coś takiego, żebyśmy starali się nie planować nauki na zasadzie. Jutro nauczę się w ogóle wszystkiego, na wszystkie kolosy, i cały dzień spędzę na nauce, bo w tym momencie twój mózg mówi: Ja tego nie chcę robić, ja nie chcę się uczyć w ten sposób, i na pewno tę energię raczej spożytkujesz na Netflixa albo jakieś inne prokrastynacyjne rzeczy. Prokrastynacyjne, zawsze mam problem z tym energię tam postawić. I mózg bardziej będzie wolał spożytkować energię na coś innego, aniżeli na na tę naukę, więc wchodzi tutaj coś takiego jak metoda małych kroków, czyli planuję sobie śmieszne cele do wykonania. Jutro nie będę się uczył wszystkiego na wszystkie kolosy, tylko jutro w ogóle zobaczę, jakie kolosy mam. I to jest cały mój plan. Na kolejny dzień wyciągnę zeszyt z jednego przedmiotu i powtórzę sobie pierwszą stronę. Na jeszcze kolejny dzień, drugą stronę, potem trzecią, i stopniowo zwiększamy o jakiś tam zasób tych nowych stron, czy przedmiotów, ale na takiej zasadzie, troszkę, 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 takimi schodkami, po jakimś tam kawałku wiedzy. Rozkładamy sobie to na wiele dni z góry, tak, na tej zasadzie. Tu oczywiście. Ważna jest regularność i to, żeby to w miarę wcześnie rozpocząć. No bo jeżeli filozofię Kaizen wprowadzicie w momencie, gdy jutro macie egzamin, no to nie ma sensu w ogóle do tego podchodzić, tak? To wtedy i tak musicie zrobić kraming. No nie ma wyjścia, nie ma, nie ma zmiłuj. W, w, jakby rekomenduję, żeby to zrobić od samego początku roku szkolnego, tak? Czy to na studiach, czy, czy w szkole takiej zwykłej wcześniejszej żeby robić to regularnie od samego początku. Um, I mnie się to podoba. Często daje sobie taki cel na zasadzie dzisiaj powtórzę fiszki um, przez 10 czy 20 minut. Wiele aplikacji na tym systemie też bazuje, czyli na przykład Duolingo czy aplikacja Drops do nauki języków. One często oferują coś takiego, żeby tam chociaż 5 minut powtórzyć sobie ten język codziennie, tak? I to jest już super. Lepiej stawiać sobie taki cel na zasadzie, zrobię to przez te 5 minut, bo to jest proste, da się zrobić, jak zrobię, to jestem z tego uradowany, tak? Niż stawiać sobie cel na zasadzie, będę się uczył przez 5 godzin i przez 5 godzin przerobię cały serial na Netflixie. Będę niezadowolony, że mi to nie wyszło z tą nauką, bo postawiłem sobie zbyt hardkorowy cel. Być może kiedyś udać uda się z tym 5 godzin, ale rozłóż sobie to w takim czasie, żeby te 5 godzin było do osiągnięcia za 5 lat. Żadnych hardkorowych kroków. Baby steps na początku. Bo jeżeli masz problem z tym, żeby w ogóle się zacząć uczyć, nie chceć się totalnie, to potrzebujesz kaizen bardzo. Potrzebujesz tego rozpoczęcia bardzo małymi krokami. Idąc z jakąś większą analogią, chcę rozpocząć bieganie, mam taki cel, żeby za jakiś czas przebiec maraton, nie wiem, za 5 lat, za 4 lata, 2 lata, cokolwiek, to rozpocznę jutro od tego, że w ogóle, nie wiem, kupię sobie buty do biegania albo poszukam na Google jakichś butów do biegania. Na kolejny dzień yy, sprawdzę, jakie są super trasy w okolicy, żeby sobie pobiegać. Na jeszcze kolejny cel e, dzień zaplanujesz sobie to, żeby w ogóle poczytać o tym, jak biegać na początku. I przez pierwszy tydzień może nawet nie pobiegniesz, ale wykonasz mnóstwo mikrokroków, które w suma sumarum doprowadzą Cię do tego, że faktycznie za ten miesiąc, dwa rozpoczniesz bieganie na jakimś tam poziomie i być może faktycznie za te dwa, trzy lata uda Ci się... Ja nie znam się na bieganiu, może już za, za rok się uda, tak? tylko taka analogia. Za jakiś taki dłuższy okres faktycznie uda Ci się przebiec ten wspomniany już maraton. Chodzi generalnie o to, żeby stawiać sobie proste, śmieszne cele do wykonania, nie eksperymentować z hardkorowymi celami jak jesteśmy na samym starcie drogi, Czyli teraz uderzając bardziej w uczniów, powiedzmy, że podchodzicie do tego egzaminu ósmoklasisty, czy do tych wspomnianych kolosów, czy do jakichkolwiek innych egzamin, egzaminów do matury na przykład, tak? Cokolwiek. To dajcie sobie taki cel faktycznie, że jutro w ogóle zobaczę sobie spis książek, które muszę przeczytać. Jutro w ogóle zobaczę sobie, jakie mam tematy do ogarnięcia. A na kolejny dzień rozpocznę małymi krokami jakiś inny proces, tak? Um, baby steps, małe kroki. I naprawdę polecam Wam to, bo to może świetnie w długoterminowej perspektywie um, współdziałać z Waszą motywacją do nauki. Bardziej mi się chce nauczyć tych kilkudziesięciu fiszek niż kilku tysięcy fiszek, tak? A to jest do zrobienia. To drugie wywołują mnie jakieś takie ciarki. Mi się tego nie chce robić. Mózg bardziej będzie chciał zrobić pięć minut nauki hiszpańskiego. Niż zrealizować cel pod tytułem Będę się uczył cały dzień hiszpańskiego. Jeżeli już macie coś takiego, że macie się uczyć jakąś lawinę godzin, to już dużo lepiej jest, niż nie zrobić tego w ogóle przez tego Netflixa wspomnianego. Lepiej jest zrobić to chociaż 5 minut, naprawdę, w dłuższej perspektywie czasu. Um, kolejna jakaś taka rzecz, która mi się nasuwa. Jest coś takiego, że ja w pewnym momencie, ja się teraz uczę rumuńskiego, uczę się języka rumuńskiego i zauważyłem, że mało powtarzam, rzadko powtarzam, że coś jest nie tak, że wylatują mi słówka z głowy, bo oprócz tego, że mnemotechnikami nie zapamiętuję, to pamiętajcie, że musimy je powtarzać. I robię to rzadko. To mi się nie podoba, chcę to zmienić, tak? Więc myślę, jak to zmienić. Um, zauważyłem podczas słuchania jednego z podcastów, Tutaj odwołam się do dwóch osób. Po pierwsze Rafał Mazur z Zenia Bardzo dziękuję Rafałowi, że wspomniał o panu, o którym powiem jako drugiej osobie, Andy Frisella. On powiedział podczas swojego podcastu, takiego bardziej dla przedsiębiorców, coś na zasadzie powerlista. To jest sposób na dealowanie z nawykami, które mamy na co dzień, na takiej zasadzie, że na każdy dzień w uproszczeniu daje sobie pięć różnych celów do wykonania danego dnia. Jeśli je wykonam, wszystkie pięć, wygrałem, tak? Jeśli je, nawet chociaż, nawet jeśli jednego nie wykonam z tej listy, a wykonam cztery, przegrana. Tego rodzaju gra, tak to nazwę, powoduje, tak, rywalizacja, którą sobie gdzieś tam narzucam, bo zacząłem to faktycznie stosować, że się motywuje, żeby te cele wykonać. Faktycznie. Yhm. Dosłownie raz mi się zdarzyło, że zrobiłem 4 na 5. Cała reszta ostatnich dni, które spędzam na tej metodzie, same gdzieś tam faktycznie sukcesy, takie mikrosukcesy, że y, uczę się tego rumuńskiego częściej. Ja sobie zrobiłem takie cele na każdy dzień, na, na ogół na każdy dzień sobie coś takiego robię, że mam powtórzyć rumuński. Mam powtórzyć rumuński, mam, albo mam zrobić fiszki, albo powtórzyć rumuński, albo odpalić jakiś podcast po rumuńsku. Daję sobie tego rodzaju cele. I wiem, że ja to muszę wykonać, bo jak nie wykonam, to przegram. I patrząc teraz na swoje anki, na moją aplikację do fiszek, widzę, że e, moja e, droga do powtarzania rumuńskiego zmieniła się bardzo. Jest praktycznie tak, że nie ma dnia bez powtórki. No oczywiście, czasami tam sobie odpocznę, ale jest dużo lepsza frekwencja powtórek, dużo lepsza częstotliwość powtórek. Nie ma już czegoś takiego, że przez 5 dni w ogóle nie tknąłem fiszek, które sobie zrobiłam. A wydaje mi się, że miewałem coś takiego, gdy rozpoczynałem rumuński. Więc to było słabe i stwierdziłem, co mogę z tym zrobić. Gdzieś tam wpadł mi podcast Rafała Mazura, który o tym wspomniał, i potem Andy Frisella, który właśnie mówił o tym o tej powerliście. Oczywiście, oprócz tej. Oprócz tych nawyków do uczenia się na tej powerliście są też takie rzeczy dnia codziennego, jakieś moje wewnętrzne potrzeby, które chcę spełnić i chcę się motywować taką listą, żeby je wykonywać, ale po drodze daję tam też sobie coś, co pomaga mi z motywacją do nauki. Mam wykonać cel, że danego dnia 5-10 minut powtórzę fiszki z rumuńskiego. To jest mój cel, mój achievement w grze, nazwijmy to, coś jak trofeum na PlayStation, czy właśnie achievement na Xboxie. Ja to muszę wykonać, bo jak nie, to po prostu nie zdobędę trofeum, nie? I jakby fajna jest ta powerlista o tyle, oczywiście też nie spinajcie z nim jakkolwiek, wiecie, żebyście też nie mieli doła, że jak coś, czegoś nie wykonacie, to w ogóle dramat, ale fajna jest ta powerlista o tyle, że faktycznie pomaga mi budować nawyki. Ja to muszę wykonać, dlatego to działa. A Więc to pomogło mi zwiększyć częstotliwość powtórek na bardzo fajnym poziomie. Jestem z tego mega zadowolona i gdzieś tam moimi krokami faktycznie ta powerlista sprawia, że chce mi się bardziej. Moi drodzy, ważna rzecz, jeśli chodzi o to całe podejście do motywacji. My musimy w sobie wyrabiać coś na zasadzie automatu, nawyku, tego, że my wykonujemy coś tak, jak myjemy zęby rano. To jest dla nas normalne, intuicyjne, automatyczne. I takie właśnie dla mnie staram się, żeby było przeglądanie fiszek z rumuńskiego. Takie właśnie ty możesz sprawić, żeby było dla ciebie przeglądanie podręcznika z historii, jak się uczysz historii, czy jakiegoś, jakiejś, jakiejś cegły z medycyny, tak? Jak się uczysz medycyna. Czy jakichś przepisów prawnych, cokolwiek. Staraj się, żeby to było twoim nawykiem, że ty otwierasz tę książkę, czytasz, robisz potem fiszki, potem powtarzasz. I tak dalej, i tak dalej. Pętle, 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 zachowania automatyczne. Żeby było w tym, jak najmniej myślenia, a jak najwięcej automatycznego działania. I ta powerlista właśnie sprawia, że jak tak już takich e, fiszkowych nawyków sobie wdrożę przez 5, 10, 15, 20 dni e, i potem gdzieś tam pomierzymy to w tygodniach, miesiącach. To to się stanie nawykiem. Ja już nawet nie będę potrzebował tej power listy z tym nawykiem, że mam robić fiszki, bo to będzie dla mnie jak to mycie zębów, tak? Więc spójrzcie też, przeanalizujcie oprócz wspomnianego wcześniej snu, diety, wasze nawyki. Czy nie ma czegoś takiego, że um, wasza nauka polega na tym, że wracacie ze szkoły, rzucacie torbą i odpalacie lola na laptopie, nie? czy Minecrafta, czy cokolwiek? Um, bo jeżeli tak to wygląda, to wasz nawyk pielęgnowany przez lata będzie bardzo ciężko zmienić. Lepiej postarać się, żeby taki nawyk, na przykład, mieć e, wracam ze szkoły, rzucam tą torbą, ale po obiedzie jest 10 minut powtórki, fiszek, czy właśnie jakiejś wiedzy, którą macie na kolejny dzień, nie wiem, na jakiś sprawdzian, egzamin, cokolwiek. Małe kroki plus Powerlista u mnie działa naprawdę rewelacyjnie. Jest to generalnie proste, tylko trzeba chcieć i trzeba to wykonać. Więc jeżeli macie możliwość, słuchając mnie teraz, już coś takiego sobie zaplanować, błagam, zróbcie to. Chociażby jakiś procent tego, co dotychczas powiedziałem, już sprawi, że wasza motywacja do nauki może naprawdę być na fajnym poziomie. Co do wspomnianego Anki, chcę zauważyć, że um, anki daje też coś takiego właśnie, że widzicie swoje postępy. Że możecie spojrzeć w statystyki i uczciwie zobaczyć ile ja tak naprawdę powtórzyłam, powtórzyłam tych fiszek i właśnie jak zauważyłem, że ej, mam takie puste okienka przez kilka dni, to coś jest nie tak. I z drugiej strony, jak widzę, że mam 10 okienek z rzędu, że codziennie powtarzałem chociażby nawet taką śmieszną liczbę fiszek, to się jaram. I każde takie jaranie się sprawia, że chce mi się bardziej. Że się motywuje bardziej, że ta nauka dla mnie będzie bardziej dostępna, bardziej intuicyjna, bo ja robię to regularnie, mam z tego mikrosukcesy, jaram się i e, uważam, że, że tego rodzaju myślenie może was wprawić w taki, w taki nastrój, że faktycznie lepsza motywacja będzie dla was dostępna. I właśnie wartość powtórek to jest bardzo ważna rzecz, bo nie doceniamy powtórek. Pamiętajcie, że jak się uczymy, to nie wystarczy nauczyć się raz. Chyba, że uczycie się na odwal się dzień przed egzaminem, to nie, nie wnikam, tak? Też tak kiedyś robiłem i będę rzucał kamieniami. Natomiast faktycznie teraz po czasie wiem, że nauczę się słówka, to Anki musi mi to słówko dawać co jakiś czas, ja muszę je regularnie powtarzać. I jak nie będę tego robił regularnie, jak będę miał te momenty, jak miałem na początku nauki rumuńskiego, czyli faktycznie mam puste okienka i nie uczyłem się dobrze, no to cała nauka nie ma sensu. Więc regularne powtórki to też nakręci was na lepsze budowanie nawyków. No bo jak będziecie czę czę częściej powtarzać, nawet takie małe ilości, to wam się bardziej będzie też chciało, bo to będzie bardziej automatyczne od razu, nie? Ok. Jeśli chodzi o też takie podejście na zasadzie jakiejś misji, jakiegoś powołania, mm, jeżeli studiujesz prawo, czy studiujesz medycynę, cokolwiek. To robisz to dla jakiegoś powodu. I teraz, jeżeli podchodzisz do medycyny i masz jakieś straszne cegły do przejścia, zdaję sobie sprawę, że to jest nieprzyjemne, żeby uczyć się tak ogromnej ilości materiału. Widziałem, ile studenci medycyny mają do nauki. Bardzo podziwiam takie osoby, czy, czy prawników, czy jakiekolwiek osoby, które mają dużo do nauki i to robią. Naprawdę szacun, fajnie, że to robicie. I z perspektywy. Sugeruję, żeby patrzeć z perspektywy takiej trochę bardziej szerokiej. Mianowicie, jeżeli studiuję tę medycynę, no to po co? Po to, żeby w przyszłości być świetnym dentystą, lekarzem jakiejś innej profesji, jakiejś innej specjalizacji. Jak studiuję prawo, to w przyszłości chcę być świetnym prawnikiem, pomagać ludziom swoją wiedzą. I to, że teraz, jutro mam ciężki egzamin, czy za dwa tygodnie mam ciężki egzamin, to jest tylko kamyczek, jakiś taki mały element przed tym, żeby to osiągnąć za jakiś czas. Więc zrobię ten kamyczek, zrobię ten mały element po to, żeby faktycznie kiedyś być tym lekarzem. Po co ja się uczę rumuńskiego? Po to, żeby przeżyć w kraju, w którym obecnie mieszkam, w Rumunii, tak? Więc uczę się rumuńskiego z jakiegoś wyższego celu. Ja bym się nie uczył rumuńskiego, gdybym był w Polsce, bo właściwie egzotyczne języki to nie jest coś, co mnie jakoś super motywuje, żeby się uczyć tak po prostu dla jakiejś nauki. Czasem miewam takie momenty, że myślę sobie, ej, fajnie byłoby się nauczyć japońskiego, ale ta motywacja w postaci tego, żeby lepiej rozumieć anime na razie mi nie wystarcza, nie? jakoś mnie to nie ciągnie do tej, do tej czynności. Natomiast ciągnie mnie do czynności nauki rumuńskiego to, motywuje mnie to, że jestem w Rumunii, chcę się nauczyć języka, żeby tu lepiej mi się żyło po prostu, nie? Um. Jeśli jesteś osobą niebędącą na studiach, będącą na jakimś niższym szczeblu edukacyjnym jeszcze, liceum, technikum, szkoła podstawowa, również możesz spojrzeć długoterminowo. Jutro mam klasówkę z matmy, czy cokolwiek, nie chcę mi się uczyć, po co? Zdłuż, w dłuższej perspektywie czasu wszelkie jakieś takie osiągnięcia edukacyjne typu matura czy zdane studia prawdopodobnie w przyszłości... Podkręcą Twoją pozycję na rynku pracy, na przykład. Jeżeli teraz przyłożysz się do matematyki, prawdopodobnie kiedyś lepiej zrozumiesz coś bardziej zaawansowanego z matematyki. Być może, jak polubisz, jak dasz szansę matematyce, sprawi to, że polubisz ten proces, bo cię to zacznie jakoś interesować. Jest wiele różnych, jakichś takich mikrospojrzeń na ten temat, że wydaje mi się, że to może podkręcić Twoją motywację starajcie się unikać takiego naprawdę lekceważenia jakiejś klasówki czy czegokolwiek, tylko dlatego, że to będzie ciężkie, nie chce ci się wolisz grać teraz w gry czy spotkać się ze znajomą, wiadomo, ja też często wolę mózg trzeba trochę kopnąć, popłukać go i tak dalej natomiast z perspektywy dłuższej wiem, że się opłaca um, uczyłem się kiedyś angielskiego po czasie widzę jak to się opłacało mogę przeżyć za granicą Mogę mieć super pieniądze w jakiejś pracy w firmie międzynarodowej, bo znam angielski na dobrym poziomie. Umiem się dogadać. Jak się uczycie do klasówki z Niemca, z Angola i myślicie, czemu ja to muszę robić, tyle głupich słówek, długoterminowa jakby perspektywa i widzicie, że za jakiś czas mi się to może mega przydać. Naprawdę warto przejść te wszystkie mikro rzeczy typu klasóweczki e, przez te wszystkie lata szkolne, z takim właśnie podejściem, które was może, wierzę w to głęboko, nakręcić, na to, żeby to po prostu robić, bo kiedyś wam się to może mega zwrócić. Mówię z doświadczenia, też kiedyś nie wierzyłem w to, że nauka angielskiego czy niemieckiego przyniesie mi cokolwiek, tak? I o ile niemiecki faktycznie w tym momencie nie daje mi jakichś super perspektyw, czy czegokolwiek większego nie wnosi, tak u ciebie może być inaczej, może niemiecki do, ci, do, do twojego życia coś wniesie. Tak, u mnie angielski wniósł naprawdę wielką wartość i to myślę, że powinno Was motywować do nauki języka, czegokolwiek się uczycie. I takie podejście też chciałbym Wam jakoś zaprezentować, że nie zawsze nam się chce. To jest zupełnie normalne. Natomiast to, że nam się nie chce, nie znaczy, że mamy od razu zaniechać czynności. To, że Jestem na siłowni i nie chcę mi się wykonywać kolejnej serii jakichś powtórzeń, nie znaczy, że jej nie wykonam. Ba, jak ją wykonam, to będę miał jeszcze większą satysfakcję, że to zrobiłem, bo zrobiłem to pomimo tego, że mi się nie chciało. I to mi się bardzo podoba w takim podejściu do motywacji. Czy ona tak naprawdę zawsze jest potrzebna? Bo to Ty jesteś osobą, która wie. Że masz zrobić swoje i powinieneś robić to swoje nawet bez tego chcenia, bez tego, że to chcesz robić. Jeżeli tylko po prostu wiesz, że powinieneś to zrobić i że to ci da jakąś wartość. Ja wiem, że wspomniana siłownia da mi wartość, bo chcę dbać o zdrowie i wiem, że muszę tam iść i też Powerlista mi tu bardzo pomaga. Takie mikronawyki. Powerlista i Kaizen na siłowni. Właśnie. Ja zacząłem chodzić na siłownię po jakimś długim czasie, jak nie chodziłem, tylko raz w tygodniu. Małe kroki, kaizen. Teraz przeswitchowałem na chodzenie trzy razy w tygodniu. Powerlista. Bo dałem sobie takie um, kroki na jakiś taki dzień, że dzisiaj idę robić klatę, coś tam, potem idę robić barki, coś tam, potem nogi i tak dalej. I mają być trzy razy. Jak nie wykonam tej siłowni podczas danego dnia, przegrywam. I nie myślę, czy mi się chce. I do tego właśnie musicie zmierzać, że nie ma w tym myślenia, czy mi się chce uczyć, tylko jest działanie, uczę się. Nawet byle jak, nawet bez super wyników tej nauki danego dnia, ale wykonujesz to i nakręcasz się na pętle nawyku, która wprowadzi cię w to, że będziesz dalej, dalej, dalej się uczył eee, w pozytywnej bezmyślności, że tak to nazwę, czyli nie będziesz myślał o tym, żeby to wykonać, więc jednocześnie twój mózg nie będzie już się przejmował tym, że masz się nauczyć, tak? I o Jezu, muszę się nauczyć, a tak mi się nie chce, nie? Nawet jak ci tak będzie mówił, pamiętaj, masz wykonać swoje, masz to zrobić, bo inaczej przegrasz na powerliście, nie? <grytanie> Wiadomo o co chodzi. Um, także to są takie rzeczy, które generalnie gdzieś tam pomogły mi w osiągnięciu lepszej motywacji um, Czyli podsumowując staranność o przyjrzenie się swojemu zdrowiu, czyli czy obecne badania krwi, które mi wyszły, są spoko. Jeśli nie, to co mogę zrobić, żeby było lepsze. Um, I dzięki temu, że ja jestem zdrowy, to też moja nauka jest trochę lepsza, bo nie wiem, dbam o te moje hormony, czy dbam o to, żeby gdzieś tam się wyspać danego dnia, bo wiem, że jeżeli nie prześpię 9 godzin, Często potrzebuję 9 godzin, jakoś tak mi wyszło. To wiem, że będzie miał, będę miał słabą naukę, nie? czy właśnie wspomniana dieta. Wiem, że muszę. W ogóle często mam tak, że ja się nie nauczę na głodniaka. Muszę zjeść, żeby się nauczyć. I tego się o sobie dowiedziałem. I wydaje mi się, że to nie jest jakieś niewiadomo, jakie oświadczenie. Każdy z nas o, o tym jakby wie podświadomie, nie? że my musimy jeść, żeby wykonywać czynności w jakiejś takiej większej jakości. Więc jeśli się uczysz słabo, pomyśl, czy przypadkiem nie trzeba zrobić jakichś badań, bo holistycznie i rzecz ujmując, całościowo rzecz ujmując, może to być coś natury czy psychologicznej, czy e, biologicznej. Może jest coś nie tak pod tym kątem. Wracając do tego początku tego podcastu, tak? Również stanowisko, romantyzowanie, upiększanie tego procesu, jeżeli go nie lubicie, to ciężko, żeby Wam się chciało go wykonywać, tak? Więc starajmy się troszkę tego romantyzowania wprowadzić. Ja wcale nie robię nie wiadomo jakich fikołków, nie? Ja po prostu zwykle romantyzuję w ten sposób, że włączam sobie muzykę, która wprawia mnie w odpowiedni flow. Nie wiem, staram się, żeby było przewietrzone w pomieszczeniu, gdzie będę się uczył. Staram się mieć e, mm, czyste biurko. Dla mnie to już jest romantyzowanie nauki na fajnym poziomie. Czy jakąś kawkę sobie strzelić też, nie? A propos diety. Ja zawsze jakieś takie espresso uprawiam w ciągu dnia, jak mam jakieś egzaminy w pracy, chociażby tak, czy coś, więc to mi bardzo pomaga. Taki zastrzyk energii. Żeby nam się po prostu bardziej chciało od strony biologicznej i od strony po prostu takiej zwykłej przyjemności. Um, no i pamiętajmy, że jest wiele bardzo prostych technik, które wymagają od nas jedynie dyscypliny. I regularności. Pomodoro, Kaizen, Powerlista. Bardzo proste rzeczy. To w ogóle nie wymaga jakiegokolwiek większego wysiłku na samym początku. Poza tym, że stawiamy sobie jakiś mały cel, poza tym, że ja sobie robię te 5 różnych punktów codziennie, które mam wykonać, poza tym, że dajemy sobie te 25 na 5, czyli 25 pracy, 5 przerwy, czy w innej konfiguracji, i już automatycznie. Długoterminowo jakieś nawyki są wyrabiane, moi drodzy. Um, jeśli chodzi o nawyki, bardzo pole po polecam wam książkę Siła Nawyku. Jest to książka, która wytłumaczy wam, dlaczego robicie słabe rzeczy, czyli nie wiem, palicie papierosy, czy zamiast się uczyć, to gracie w grę. Ja w ogóle gry lubię. To nie, to nie to, że mam coś przeciwko grom, tylko po prostu są dobrym przykładem, bo wiem, że większość z was jednak gra, i ja też gram. I często gra jest dla mnie bardziej atrakcyjna niż uczenie się, więc jestem też świetnym case'em, żeby o tym mówić. A propos, um, taka jeszcze ciekawostka ode mnie, często robię coś takiego, że wdrażam w czynności, w inne czynności, powtarzanie fiszek. Czyli na przykład, jak mi się mega nie chce uczyć. To szukam takiego sposobu, żeby uczyć się w jak najłatwiejszy sposób, ale przynajmniej to wykonać, nie? Ta nauka chociażby jakoś byle jak. I o ile robienie fiszek jest już czymś, co wymaga wysiłku, tak przeglądanie ich i powtarzanie nie jest takie bardzo ciężkie. Więc często przeglądam fiszki na siłowni, kiedy robię sobie ostatnie kardio przez 10 minut albo 15 minut, nie? I wiecie, mam zrobione i kardio, i fiszki, nie? Prosta rzecz. Czasami. Mam też taką grę wideo, w której, żeby z kimś się połączyć z innym przeciwnikiem online, trzeba czekać od 5 do 10 minut, bo już ta gra jest powiedzmy trochę mniej popularna, więc robię coś takiego, że i gram i się uczę. To to jest bardzo ryzykowne, uważajcie na to, eee, bo możecie się wkręcić w grę bardziej niż w naukę, nie. Więc i, gram, i się uczę. Czyli na przykład jak mam oczekiwanie na przeciwnika w lobby, to wtedy przeglądam fiszki. Yy, przeciwnik się trafi, to gram tam, powiedzmy, 2-3 minuty. Potem znowu 5 minut nauki, i takie wiecie, pomodoro intuicyjne, nie? Yy, więc też możecie poszukać u siebie czegoś, co sprawi, że ta nauka będzie prostsza. Yy, tutaj głównie kieruję Waszą uwagę na powtarzanie fiszek, bo to jest bardzo prosta czynność, yy, wbrew pozorom, nie? Yy, budowanie ich jest oczywiście bardziej wymagające, bo trzeba wiedzieć, jak je skonstruować, napisać je. Ja sobie też dodaję mnemotechniki do nich i tak dalej więc trzeba trochę pogłówkować, ale samo powtarzanie, bardzo prosta czynność. Też często jak układałem jeszcze takie większe pałace pamięci za czasów studentkich, nawet teraz mi się zdarzyło przy okazji challenge'u z zapamiętywaniem nazw miast, to zauważyłem, że ja mogę powtarzać pałac pamięci w drodze, jak jestem na spacerze albo w metrze. Po prostu nagrywam sobie na dyktafon to, co chcę zapamiętać w jakichś takich odstępach, żeby też mój mózg mógł, mógł wydobywać wiedzę. Czyli na przykład przy stacji drugiej było coś tam, coś tam, nie? I takie robię przerwy. Więc czy wdrażanie fiszek w inne nawyki, jak u mnie, siłownia, czy gra wideo, czy puszczanie sobie swojej własnej notatki w formie podcastu, a takiego audiobooka, jakby samego dla siebie, nie? Możemy taki zrobić. Idziemy na spacer i mamy i spacer i naukę. Nie? I, I te dwie rzeczy możemy sobie od, odstrzelić z naszej listy. Tylko oczywiście, uważajcie po pierwsze z tą grą, bo jak wasza gra was za bardzo wciągnie, może być problem. Po drugie, starajcie się, żeby jednak ta powtórka przez te uszy też była jakaś wydajna i fajna, nie? żeby to nie było tak, że tylko to, tego bier nie słuchamy, no bo na to możemy się niestety nabrać. Siła nawyku, coś co wam polecam. Polecam wam również. Jakby. Wejść w takie motto, w, takie, w taką sentencję, więcej działania, mniej myślenia. I to sprawi, że naprawdę zaczną się pojawiać automatyczne nawyki, a nie myślenie o tym, że ja się muszę uczyć, bo po drodze takiego myślenia zawsze jest ta przeszkoda w postaci, nie chce mi się, w postaci, Netflix byłby ciekawszy. Zrób Netflixa, po co się uczyć? I tak zdasz, dasz radę, nie? Albo i tak to dla ciebie nie jest ważne. Mózg i tak cię będzie faszerował tymi myślami, a ty w tym wszystkim musisz wyjść działaniem, a nie myśleniem, nie? Ja gdzieś tak u siebie widzę, że im mniej myślę, tym lepiej na tym wychodzę, a myślę bardzo dużo, więc no, zdarza mi się na przykład, że wysiądę na złej stacji metra i powiedzieć, że zdarza mi się, to jest w ogóle słabo stwierdzić, bo to praktycznie u mnie się zdarza bardzo często. Anyway, wracając do jakiejś takiej konkluzji z całego podcastu mniej, działa, mniej myślenia, więcej działania. Siła nawyku, jako książka, jako lektura, którą Wam rekomenduję, czy w ogóle poczytanie o nawykach od strony psychologicznej, bo to jest. nawyki to jest po prostu potężna broń. Jeżeli mamy słabe nawyki, będziemy się słabo uczyć, słabo pracować, słabo jeść itd. itd. Dobre nawyki oczywiście odwrotny skutek nie? czyli będziemy dużo lepszą jakość życia osiągać. Znowu jak Joda powiedziałem, <nieważ> nieważne. E, Okej, okay. moi drodzy. Kończąc moją myśl, zapraszam Was do śledzenia tego podcastu czy wideo podcastu, bo już teraz sam nie wiem, jak te formy nazywać. Dobra pamięć jest na YouTubie, dobra pamięć jest na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast. Właściwie we wszystkich tych takich popularnych y, streamingach audio. Zachęcam Was do, do śledzenia, jest też grupa na Facebooku Dobra Pamięć Crew, jest Discord dobra Pamięć Crew Wszystkie najważniejsze linki są w opisie Ja chciałbym Wam powiedzieć też przy okazji tego, tego nagrania, że Całą jakąś taką prezentację Wypowiedziałem ze swojej pamięci I nie robię tego na zasadzie, żeby przechwalać się Technikami pamięciowymi, czy pałacem pamięci Bo to z niego korzystałem teraz, ze swojej głowy jakby podróżowałem po mapie i każdy z tych punktów tam sobie zapisałem, o których chciałem dzisiaj powiedzieć. Natomiast chcę Was zachęcić, jak stoicie przed takim wyzwaniem, że przystępujecie do rozmowy o pracę, czy chcecie zaprezentować coś na jakimś spotkaniu przed klasą, czy na, czy w biznesie, gdziekolwiek, na studiach, whatever, to napiszcie do mnie. Mail jest w opisie. Wszystko jest w opisie, to najważniejsze. Ja też oferuję często różne konsultacje, zawsze możemy pogadać, mogę jakieś materiały polecić, bardzo chętnie tutaj Wam pomogę. Ten podcast w ogóle, czy, 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 czy kanał na YouTubie, to powstało po to, żeby pomagać, więc super, że Oliwia napisała na Spotify w komentarzu, że chce o motywacji. Jak widzicie, jestem słowny, napisała, to ja też nagrałem. I chętnie do Waszych różnych pytań się jakkolwiek ustosunkuje, czy jak nie w formie wideo, czy, czy podcastu, to chociażby w formie komentarza czy odpowiedzi na maila, no bo gdzieś tam jest to moja misja i chętnie po prostu wam pomogę. To był Maciej, dobra pamięć. Ja mam nadzieję, że Wasza motywacja do nauki będzie dużo łatwiej osiągalna, że postawicie na dobre nawyki w małych krokach. Tego wam życzę, żeby wszystko wam wychodziło a nauka była przyjemnością. Wszystkiego dobrego. Cześć.